Musimy się wam do czegoś przyznać. Zrobiliśmy wam mały żarcik. A była nim nasza poranna animacja o zakazanym na Warmii Prima Aprilis. Szczerze mówiąc, nie wiemy, czy Stanisław August Poniatowski miał poczucie humoru. Nie wiemy też, czy Ignacy Krasicki obraziłby się za Prima Aprilisowy żart. Prawie wszystko, co pokazaliśmy w naszym filmie, było kłamstwem. Oprócz jednej rzeczy. Zanim sprawicie komuś niewinny dowcip, upewnijcie się, że jest to właściwy moment i kawał będzie dla wszystkich bezpieczny. A teraz coś całkiem serio. Przygotowaliśmy dla was animację o tym, skąd wzięło się Prima Aprilis. Chociaż właściwie, jeśli jego źródło znaleźliśmy w mitologii, to czy aby na pewno będzie ono prawdziwe? Ocencie sami. Prima Aprilis to po prostu 1 kwietnia. Istnieje kilka hipotez na temat tego, gdzie należałoby szukać korzeni tego święta. Największy trop prowadzi nas do mitologii greckiej. Dawno, dawno temu, pewnego 1 kwietnia, Persefona bawiła się na łące. Pokusiła się o zerwanie pięknego narcyza. Niestety, kwiaty te były poświęcone bóstwom podziemnym. Więc, kiedy próbowała go zerwać, ziemia roztąpiła się i pojawił się Hades, który porwał ją do swoich ciemności. Matka Persefony, Demeter, próbowała ją odnaleźć. Szła za echem głosu jej córki, ale echo ją zwiodło i w rozpaczy błąkała się po świecie. Czy echo głosu Persefony jest przyczyną dzisiejszych dowcipów 1 kwietnia? Tego też nie jesteśmy pewni. Ale jedno jest pewne. Jak mawiał Ignacy Krasicki, żart dowcipną przyprawiony sztuką zbawienny. Kiedy szczypie, a nie kiedy kąsa.